Natomiast wracając do pana posła z PiS-u, ślepym to trzeba być, żeby nie widzieć, że krzywa zachorowań w Szwecji wygląda tak jak w Wielkiej Brytanii, w północnej Dakocie, tak jak w południowej Dakocie, a w Kalifornii, tak jak na Florydzie. Mimo, że w połowie tych miejsc wprowadzono lockdown, a w drugiej połowie nie. W związku z czym wiara w to, że lockdown powstrzymuje wirusa, jest zwykłym zabobonem i niczym więcej żadna nauka za tym nie przemawia. I my mordujemy naszą gospodarkę, niszczymy nasze szkolnictwo oraz kulturę, wierząc w zabobony, że trzymanie ludzi poza restauracjami powstrzymuje wirusa. I to jest niestety poziom tego rządu.